Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f od x w przedziale od 0 do 1. Zadanie to jest identyczne jak zadanie 18 z tego samego zestawu, w którym ustaliliśmy, że funkcja kwadratowa może przyjmować wartości ekstremalne, czyli wartość największą bądź też najmniejszą na zadanym przedziale, tylko w trzech konkretnych punktach takiego przedziału. I są to albo punkty skrajne przedziału, czyli w tym przypadku x równy 0 oraz x równy 1, albo współrzędna x-owa wierzchołka, o ile należy ona do tego przedziału. Czyli mamy teoretycznie trzech kandydatów, trzech x-ów, dla których funkcja może przyjąć w tym przypadku wartość najmniejszą. No więc na początku sprawdźmy, czy ten trzeci kandydat, czyli współrzędna x-owa wierzchołka, należy do przedziału od 0 do 1, czy będziemy go w ogóle brali pod uwagę i liczyli wartość funkcji dla tego argumentu. Współrzędna x-owa wierzchołka jest dana wzorem minus b przez 2a. W naszym przypadku b jest równe minus 6, a a jest równe 1, czyli współrzędna x-owa wierzchołka jest równa minus minus 6, czyli 6, podzielić na 2 razy 1, czyli na 2. Czyli jest równa 3. No i patrzymy, czy należy do tego przedziału. Nie należy. 3 nie należy do przedziału od 0 do 1. W związku z tym nie bierzemy tego argumentu x pod uwagę, czyli będziemy szukali wartości najmniejszej dla argumentów 0 oraz 1, czyli liczymy po prostu wartość funkcji najpierw może dla 0. F od 0 równa się 0 do kwadratu plus minus 6 razy 0 minus 6 razy 0 plus jeszcze 1, no i to się równa po prostu 1, czyli wartość funkcji dla x równego 0 jest równa 1. No i teraz sprawdźmy, jaką wartość przyjmuje funkcja dla drugiego krańca przedziału, czyli dla x równego 1. Podstawiamy w miejsce x 1, czyli mamy 1 do kwadratu minus 6 razy 1 jeszcze plus 1, czyli w sumie mamy minus 4. Czyli funkcja przyjmuje dla x równego 1 wartość minus 4, no i to jest zdecydowanie mniejsza wartość niż 1, czyli najmniejszą wartością funkcji f od x na tym przedziale jest wartość minus 4 i to jest odpowiedź do tego zadania. Moglibyśmy jeszcze na przykład narysować sobie wartość, wykres tej funkcji kwadratowej, no i z wykresu rzeczywiście widać wszystko to, co policzyliśmy, mianowicie, że ten nasz przedział, o tutaj, od 0 do 1, dla tego przedziału funkcja przyjmuje, o tutaj, takie wartości. To jest interesujący nas wykres. No i dla 0 przyjmuje wartość 1, dla 1 przyjmuje wartość minus 4 i tutaj jest najmniejsza wartość dla tego fragmentu paraboli.